Dobrze, widzowie, mamy gildię, powoli czekamy sobie, aż ludzie tutaj podołączają do nas, porobią ulepki i tak dalej. My oczywiście standardowo sprzedajemy nieśmiertelkę, wchodzimy sobie w gildię, wchodzimy sobie w ulepszenia i robimy tak. Trenera robimy na szósteczkę i skarbiec robimy na czwóreczkę. I tak należało zrobić. Oprócz tego mój kodzik, tak jak powiedziałem, jest kodzik, który działa na obu nowych serwerach, czyli działa i na Ameryczce, i na serwerze EU14, w zależności kto gdzie gra. Robimy sobie kupon bonusowy Neutral_2in1. Pyk, pyk. I zaraz tutaj na poczcie powinno nam się dokładnie pojawić. I mamy nieśmiertelkę. Cyk. No i gitara, nie? I gitara. Co dostaliśmy z kodziku? No 100 szczęśliwych monet, gryfo smoka i oczywiście nieśmiertelkę, wiadomo. Dobra, teraz tak, gabinet magii, od razu sobie kupimy jakieś poteczki. Tu mamy na HP. I jeszcze jakoś na... na zręczność. Pyk. 2400 postaci? O kurde, to bardzo mało. No to easy topka, łatwo. A szczerze to myślałem, że będzie więcej. Gdzie... Bez kitu, 2400 postaci, to jest dramat. A ile jest na EU14? 13 koła. No to też mało w sumie. Jak nieraz po... Nieraz potrafiłoby być po 30-40 koła na starcie. Amerykanie jeszcze śpią? A właśnie, jak wejdziemy tutaj, ukośnik time, no to jest 10, okej. Mamy 14 godzin, kurwa. 14 godzin na pierwszy dzień. Chore. Dobra, zaraz, zaraz. Czyli zgadza się wszystko. Dobra, dobra, to gramy. Gramy. Mamy 50 ludzi. Ulepszenia wszyscy mają zrobione. Możemy zaczynać giereczkę. Na naszym zabójcy na serwerze pierwszym amerykańskim. Lecimy według samouczka na razie. Bierzemy krótsze oczywiście. No to jest dość uciążliwy ten pierwszy samouczek, ale trudno. O co mnie pytasz, rybko? No, nie wyszukuję w ogóle tego serwera. Sianko dostojny, witam. Kaczor, dostałem 800 zł donata, żeby zmienić klasę postaci na tym serwerze. Już to mówiłem parę razy i mówię to też w dzisiejszym filmie, żebyście wiedzieli co i jak. EU14 też nie widać na SF Toolsie? Poważnie? W sumie śmieszne. Dobra. Czym grasz? Zabójcą. Dobra, od razu mamy z bomby trzeci level i mamy odblokowane lochy. Mamy odblokowane lochy. Uwaga, uwaga. Obóz szkoleniowy. Punk, punk. Lecimy. Wow, wow. Co tu się dzieje? Sianko Kalinzej, witam cię serdecznie. Widzowie, a ma ktoś wolnego Prime'ika? Jeżeli ktoś ma wolnego Prime'ika, to zostawcie na tym kanale. Dobra, cyk. Lista wyzwań, dobra, dobra. To jest na razie nieważne. Nie będziemy szli tutaj według tego samouczka. Musimy skończyć obóz szkoleniowy. Pyk, czwarty level. Gicior. Możemy w sumie tego golda, co nam został, wydać. Tu mamy jakąś klatówę. Wiecie co? Ja to się tak zastanawiam. Czy nie lepiej będzie na przykład kupić jakiś itemków i ten obóz szkoleniowy zrobić do końca? Da się. Przecież ja zrobiłem na EU13 zrobiłem. Przecież on nie daje tyle levela, żeby się co chwilę przebierać. Ogólnie chodzi, żeby ubrać jakieś itemy, bo na razie nie masz żadnych. Dobra, tu mamy jakieś rękawice na zrękę. O kurde, tu mamy zrękę inteligencję. Tu mamy zrękę, zobaczcie. Brońkę jedną zostawiamy oczywiście, żeby mieć do kowala. Pyk. Cześć Aquamarun, witam, witam.
Sianko Municzku, witam również. Lepsze są wyprawy. Jak sam widzisz, robię wyprawy. Więc no, one są lepsze. Szczęście plus 6. Dobra, weźmiemy. Czyli tak, jeszcze hełmik, buty. Jezu, jaka w ogóle abstrakcja, że ja się na tym levelu przebieram. Niesamowite dla mnie. No ale trzeba. Czekajcie, bo ja się teraz skupiam. Kumacie, o co chodzi? Jest wielkie skupienie. Poza tym polecam sprawdzać kanał na YouTubie, bo tam jest wszystko... W sumie wszystko jest, nie? Tu mamy inteligencję, to nie. Szczęście znowu. Jest, w ogóle nam hełmy nie lecą? Tu jest siła. Szczęście. O, zręczność, dobra. Git. Tak, wystarczy jedna broń Pinglis, dokładnie. Właśnie też mi się tak wydaje, Kuskus, że hełmów nie mogę teraz zdobyć. Ale buty mogę. Dobra, buty niech będą. Gabinet magii teraz. Pierścionek na HP. O kurwa, dobra. My bad. Tu na zręczność niech będzie, dobra i tyle. Ej, lecimy. Resztę damy sobie goldzika w staty. Tu powiedzmy, że do 20 dobijemy. Tu dobijemy do 15. Tu dobijemy do 15. I resztę lecimy w HP. I lecimy w lożki, obóz szkoleniowy. I lecimy. Mam potki? Mam, no. Nie będę teraz sprawdzał Discorda, widzowie. Teraz są rzeczy ciekawsze do roboty niż sprawdzanie Discorda. Chyba sami rozumiecie. Powstała fajna gildia, zerknij na pocztę. Chyba się domyślam jaka. Dobra, pięknie. No cóż. Chyba w sumie to nawet nie muszę odpowiadać. Kociku można użyć do 20 levela. Nie do 25, czek. Ale rozumiem, o co ci chodzi. O kurde, jak ten bije już. Nie no, bim bam to już jakiś mocniejszy zawodnik jest. Dobra, on jeszcze klęknął. Bez kitu. Bim bam to jakiś totalny szef. No. No przeciwnik w lochu. Dobra, ale siadł, najważniejsze, że siadł. 50 razy dziennie futrzasty, z tego co wiem. 50 razy dziennie. Sprawdźmy tego bimbama. Sianko Kachi, witam serdecznie. Jezu, tyle prime'ów na czacie widzę. Dajcie prime'ika, widzowie, proszę. I przypominam, że piję piwko za stówkę. Dzisiaj taka promocja. Dajcie donate'a też, wszystko dajcie. I kupcie grzybki z kodem neutral. Dobra, i jeszcze chyba drugiego wam nie pokazałem. No ale to było easy, nie? To było bardzo, bardzo easy. Dobra. Lecimy dalej. Tak, robi się bombo, jak najbardziej. Teraz mamy Magusia. No z Magusiem będzie ciężko raczej. To powinniśmy zamienić miejscami. Bez kitu. Teraz musimy po prostu sfarmić troszeczkę golda. Tak jak ja to robiłem na EU13.
farmienie golda level 4. No trzeba, trzeba. Trzeba sfarmić troszeczkę golda, żeby sobie podbić statystyki. I co za tym idzie zrobić ten loszek. Pewnie pakiet kupił i nie zużył? A na którym jest ten pakiet? O, tu jest. To już go można odebrać. Dobra, to biorę go też. Teraz tak, tu damy 55, tu mamy 75, dobijemy sobie do 20 boczki. Tu damy 25. No i co? I tą z rękę lecimy. Dobra, czy teraz damy radę ubić tego? Podpalonego poltka? No chyba damy. Mamy to! Piąty level! No way! Pięknie, dobrze. To wszystko dzięki Kajce. Sianko Romer, witam. Dziękuję Kajka. Czysta grzybów na piąty level? Nie, nie wydałem aż tyle, co ty. Dobra, dalej. Teraz mamy zwiada. Zwiadek też raczej do zrobienia. Kwestia uników. Dobra, dokładnie. O, i mamy czapkę. Szczęście 6. A ciekawe, czy już nam mogą czapki polecieć. Od którego levela są czapki w ogóle w tym? Kojarzy ktoś, czy to już? No, czapka normalna. A, już są, dobra. To to sprzedamy. A coś na zrękę sobie weźmiemy. O, idealnie. Od piątego, tak, tak, no. Na razie nie, Romer, na razie nie. Na razie jesteśmy zajęci czym innym. Dobra, manekin Maciek ma 80 siły i 80 HP. Czy jesteśmy w stanie go klepnąć? To jest ósmy. Chyba nie. Słucham cię? Jezu, Kajka znowu ma golda. Co jest? Zrób misję dnia, ale mówisz, że to już teraz jest dobrze zrobić? Bo rozumiem, że wartość expa się już nie zwiększy. No dobra, powiedzmy, że ci wierzę. Jezu, już mamy tyle golda, w sensie tyle władowaliśmy w te podstawy. Nie wiem, czemu tu jest taka męczarnia. Z tego co pamiętam, to ja na EU13 to się nawet nie przebierałem, wystarczył mi po prostu gold z ludzi. Zabójca chyba dostał ukryte nerfy. Ile ty grzyba wywaliłeś? Cisza! To nie jest ważne teraz. Bronie mi nic nie dadzą aktualnie. W sensie nic mi nie dają ogólnie. Po co jest klaser w Shakesie? Im masz więcej itemów i potworów w klaserze, tym dostajesz więcej expa zawki. I to mi widzę, że masz ikonkę... Siedzi! Mamy to! Widzę, że masz ikonkę Prime'ika. Jak masz wolnego Prime'ika, to oczywiście zostaw na tym kanale, będzie mi bardzo miło. Dobra. Obejrzmy sobie tą walkę. Ostra Olivia. Nie, no trzeba czekać na 8 dyszek jeszcze. Nie będę pił tego, bo pomyślą, że alkoholik. Aha, ty do mnie napisałeś, pojebało cię ośle. Ty kurwo. Nara. Teraz mamy Ostrą Oliwię, która jest zwiadowcą. Ostra Oliwia ma 80 z ręki i 90 HP. Więc jest praktycznie... Dokładnie, mamy to. Kurde, i na koniec jest Maguś. Na koniec jest Maguś. Ostra Oliwia, cyk, sprawdźmy to. Ostra Oliwia to nazwa jak na jakimś show-upie? Ja ostatnio tam wszedłem i widziałem tylko jedną nazwę. Mama Barbobella. Essa. Przepraszam, musiałem. To oczywiście żart. Friendly banter. Jak wrażenia z serwera? Nie wiem, dziwnie na razie. Bardzo mało osób. Wydawało mi się, że osób będzie więcej niż na EU14, a jest chyba z 5 razy mniej. Także no dziwne, dziwne. Ale to jest, Romer, prawda, że aktualnie aplikacja na Twitchowa na telefonie to jest straszne gówno.
Ja nie wiem, co oni z tego zrobili. Ej, ten też nam chyba padnie. To ten jeden woj był takim blokiem. Jakiegoś TikToka dla zjebów zrobili? No. Tak, ja też się nie mogę odnaleźć. Na telefonie Twitchowym. Dobra, siedzi! Mamy to! Ostra Oliwia padła. I wielofunkcyjny Witold również padł. Pięknie. Pięknie, pięknie. Widać, że Woj to jest top 1 klasa w tej grze, ale ja nie gram Wojem, wariacie. Dobrze, mamy obóz szkoleniowy zrobiony. Gildia w dalszym ciągu jest pełna, więc lecimy do poziomu 10 i startujemy z klaserkiem. Tryhard, widzowie, tryhard tutaj z wypraw robimy. Totalny tryhard. A, 25 klaser, okej, okay. To tak, to lożki, tak, tak. Kluczywko, proszę, skrzyneczkę. Kurde, no, ale dobra. Grunge Heroism siedzi. I mamy to, mamy 10 level i mamy bibliotekę dokładności. What a shit. To jakiś na siłę to możemy mieć. To możemy sprzedać. To sobie pominiemy. A, i mamy od razu jakieś tam osiągnięcia w klaserze. No i co? I lecimy. Lecimy z klaserkiem w takim razie. Powiedzmy tutaj. I lecimy. Wbijamy tak no... No z 25% by było dobrze wbić. Nie ukrywam. A, w ogóle by się wypadało ubrać, przecież mamy 10 level. Wypadałoby tutaj jakieś przebieranko zrobić. Wytrzymałość, szczęście, bardzo mały rozrzut, to damy na lewo. Tu mamy jakieś czapeczki. Siła, zręczność, zręczność. Szczęście 11, ale to szczęście nas bardzo nie interesuje. Żeby nam łatwiej było, wiecie, ubijać, nie? Opłaca się razil, bo one ci już nie wzrosną, wiesz? One dopiero jutro będą większe, także możesz odbierać w sumie. Na czacie gildyjnym zapisujemy osoby z epikami do klasera. Pryncypał, na Discordzie gildyjnym jest taki kanał jak klaser. Tam też możecie to robić. Też możecie wysyłać. To przynajmniej nie zginie... Tak jak na, wiesz... Na czacie, nie? Siemanko Wiarula, dziękuję pięknie za drugi miesiąc Prime'ika. Dziękuję ślicznie, pokczam. Dobra, lecimy dalej. Mamy jakąś czapeczkę na HP, to też nam się przyda. Zręczność wytrzymał. A co ja tu mam? Wytrzymałość 12. Buciki jeszcze do wymiany na pewno. Rękawice. Buciki, rękawice i ta jedna broń. Inteligencja. Brońka nam daje szczęście. Wytrzymałość. Tu plus 8. Rękawice, inteligencja, wytrzymałość. Dobra, wymienię to. Tylko buciki już musimy na zrękę koniecznie. Ale nie plus 2. O, zręczność, szczęście, dobra, może być. I okej, jeszcze jedna brońka. Tak na szybko się przebieramy, widzowie. Kiedy była zmiana interfejsu? Oj, nie wiem. Parę tygodni temu, może z miesiąc temu, nie pamiętam szczerze mówiąc. Coś koło tego. Czy gram tutaj long term? No planuję grać long term. Planuję grać long term tym zabójcom. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. O, wytrzymałość 11, no ale nie, ja potrzebuję zręczność, zręczność. Za dużo mam już tego AP.
Zajebiście, pogramy sobie na EU 50? A co, Serex, ty też planujesz tam grać? Jezu, to są w ogóle bardzo daleko idące plany. No nie wiem, z 3 lata bym dał. Co najmniej. Trzeba by policzyć, ale mi się nie chce. Co? Bez kit. Dobra, trinket co prawda dopiero... A, ja mam trinket na siłę. Trinketu jeszcze nie mogę dostać na tym levelu. Także jeszcze jakiś pierścionek. I jesteśmy ready. Jezu, siła 17. Jakby to była zręczność, to ja bym chyba zrobił... Rozumiecie, o co chodzi? O kurde, to jaki dobry. Dobra, to jeszcze jedna wymianka. No przecież nie będę kończył po drugim dniu. Dobra, niech będzie tak, już mi się nie chce. Okej, może być. Teraz tak, tego goldzika możemy wydać w staty znowu. A, i to tyle. I lecimy dwa koła. A może nawet inaczej, 1500 po... A nie. 1000 może? Nie, no czemu to wszyscy mają pierwszy level? 800. 600? Dobra, niech będzie tak. Dobrze, widzowie, totalnie zapomniałem, że na 10 levelu odblokowujemy przecież jeszcze pierwszy loszek. Już ten pierwszy standardowy. No i tutaj chyba z takimi statystykami to my troszkę tego lochu zrobimy, co? Właśnie nie wiem, powiem ci, Nipex. Też jestem zdziwiony, że jest tak mało osób. M1 to jakiś ściek? No nie przeżywaj, nie przeżywaj, jeszcze się rozwinie. Do której streamek? Do 21? Tak. Czy planuję grać long term? Tak. I planuję jeszcze wypić piwo, jak dostanę 80 zł do Nate'a. Proszę, bo mnie już suszy. Dobra, tego jeszcze chyba machniemy. Dzięki temu, że my tyle stat wbiliśmy na ten obóz szkoleniowy, to teraz nam lochy łatwiej idą. Czy 18% klasera na 10 level to dobrze? Spoko, ale no takie 20 to bym powiedział, że to jest minimum. Zwrot inwestycji bez kitu. Co to za no name jako oficer? Że gdzie? Że u mnie? Schiza. To. Co? No za te cycki możesz zostawić tą koronę. Za to, że je dzisiaj od rana widzę. O kurde, na niego mamy jeszcze też 36%, zobaczcie. To jego jeszcze też robimy. Ciekawy będzie klaster z dwa koła ludzi. Ale weź to, weź pod uwagę takie coś. Jeżeli ty nie będziesz mógł znaleźć jakiegoś itemku, to nikt inny na tym serwerze też nie będzie mógł. Prosta piła. Prawidłowa hierarchia, top 3 neutral, top 2 Karolina, top 1 cycki. Ja wszystkich znajdę do klasera, don't worry. Pamiętaj, Kuskus, że jest ten kanał klaser na Discordzie, nie? Tam jakieś epiki i takie rzeczy dobrze będzie wrzucać. Jezu, no ile tych uników. Dobra, enter. Pięknie. Jeszcze mamy gula nocnego, no ale jego tu już chyba nie zrobimy, co? Obejrzymy sobie tą waleczkę i w międzyczasie sprawdzę. Nie no, nie wiem, no ja, mi też się wydawało, że będzie więcej ludzi, no tutaj jakby no, jestem giga zdziwiony, że wygląda to tak, jak wygląda.
Ja od razu odebrałem. A może nawet na tym serwerze, jak już nie będzie Polaków, to będziemy dodawać ludzi takich jak Delphic, free to play. Bo w sumie i tak to nie będzie chyba miało dużego znaczenia. Zobaczymy w przyszłości, zobaczymy w najbliższych miesiącach, jak to się wszystko tutaj rozwinie. Dobra, na niego mamy prawie 2%, to też nie jest wcale mało. Tylko ile on nam da expa? Czy wystarczy, żeby wbić 12? Raczej nie, ale mało będzie brakować. W sumie dobrze go jeszcze będzie kliknąć. Spróbujmy. No dawaj, prawie 2%. To jest woj, no jesteśmy zabójcą. Musi paść. Czy ten pakiet darmowy jest do jakiegoś poziomu? Chyba do 20, ale nie wiem w sumie. Tak szybko go odebrałem, że nie zwróciłem uwagi, wiesz? Szczerze mówiąc. No dawaj, dawaj, półtorej koła. 1000, no. Mamy to, mamy to. 12 level. I jeszcze jakieś buciki. Jezu, na 3 staty plus 7 i pancerz na minus? Jakie gówno. Dobra. W dupie to mam. Teraz tak, możemy trochę szczęścia dać i obejrzyjmy sobie tą waleczkę. I lecimy dalej. Czy są jakieś ludzie do klaserka? Na Discordzie gildyjnym klaser. O kurde, jaką listę zrobił sporą ziomeczek. Zaraz zerkniemy, tylko niech się dokończy waleczka. Czy to jest ten amerykański serwer? Tak. Dokładnie tak. Czy ty nie miałeś grać wojem? Może ja powinienem zrobić komendę, wykrzyknik AM1. Co wy na to? Dobra. Lecimy. Nieważne, w każdym razie mamy to. Mamy 25 levelek dobity. W sensie 25 klaserek, 25% na 12 levelu. Aweczki zużyte tyle, ile było potrzeba na 10 level. Lożki docisnąłem jak się tylko dało na tym levelu. No i zaraz będziemy lecieć dalej klaser. Tylko ja może sobie na początku ogarnę inne konta, żeby mieć z głowy. I potem już się skupimy w 100% na M1. Jeszcze może tutaj w gildyjce, co niektórzy podbiją jakieś ulepszenia i tak dalej. I myślę, że jako tako to wyjdzie. No mamy jeszcze sporo czasu. Na serwerze amerykańskim, tak jak już mówiłem, reset dnia jest o 6 rano. Więc pierwszy dzień zamiast trwać 8 godzin, tak jak to jest na serwerach europejskich, będzie trwał tych godzin 14. Także no, czasu jest naprawdę, naprawdę dużo, nie ma z tym problemu. A jak w ogóle jeszcze gildia może? 8.75? No to niecałe 9 w takim razie. Jak tam gildyjka? Może najpierw ulepszenia. Chociaż ulepszenia, no to się za bardzo już nie zmienią póki co. Ale tutaj tak. King przelew 26%, Nizek, o proszę, Nizek 25,5 prawie, Bonci prawie 27. Analny 6,5. Kurde, analny na takim małym klaserze 19 level dobił, no lipa, lipa. Michu ładny klaser, Michalow bił 15 level na niecałych 2%. No trzeba tu będzie zdecydowanie się za niektórych wziąć. Trzeba tu będzie się za niektórych wziąć. Bo jak ktoś leci z levelem na tak małym klaserze, mają czas do 6 rano, no to trzeba będzie szukać podmianek. Oczywiście w dalszym ciągu można do mnie pisać na Discordzie. W dalszym ciągu piszcie, jeżeli ktoś gra tutaj na Ameryczce, co najmniej eko, czyli 3 paski na gryfie, to piszcie, bo podmianki z tego co widzę już będą... No będą potrzebne, nie? Będą generalnie potrzebne. Ale jeszcze się wstrzymamy. Jeszcze się wstrzymamy. Zobaczymy jak to faktycznie na koniec dnia będzie wyglądało w tej gildyjce. Wydaje mi się, że teraz możemy tak. Dobić sobie 15 level. Wrzucić średnie potki. Poprzebierać się jeszcze troszkę. No i spróbować coś porobić w lochach, nie? Bierzemy oczywiście...
Bierzemy wyprawki za mniej awki. Jak się rymuje w ogóle, co jest? Dobra, cyk, cyk, ideolo. 43. Gicior, mamy 13 level. Które masz teraz lochy? W pierwszym lochu mam 6 na 10, to jest maguś. Z magusiem już może być jakiś tam problem, delikatny. Tu weźmiemy może papierek. Tu nam się na pewno ten plakacik przyda. Cyk, cyk. 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 No, idealnie. Wyprawy póki co wszystkie nam siadły. Czajcie to? Wszyściutkie wyprawy nam siadły na tym serwerze. To się nazywa tryhard. Psa już pokazałeś, a pokażesz Karolinę? Nie pokażę. Już dawno jej nie widziałem, serio? No to twoja strata, wariacie. Przykro mi. Dobra, dobiliśmy prawie 16. Okej. Przebieranko. Lecimy. No niestety z zabójcą jest ten problem, że potrzebujemy dwóch broni zamiast jednej. Ale trudno. Damy sobie z tym radę. Wytrzymałeś szczęście, tu mamy siłkę, inteligencja, szczęście. Tu mamy coś na zręczność. Ale plus 14, to nie jest za dużo, chociaż pancerz na plus, dobra. Możemy podmienić, niech będzie, trudno. O, zręczność, wytrzymałość, paseczek, pięknie. Inteligencja. Zręczność, wytrzymałość. O, to w sumie niezłe rękawice, no to trudno, następna wymianka. Wytrzymałość 26 i pancerz na plus, dawaj mi to. Co my jeszcze tu musimy wymienić? Klata. No dobra, no, o. Klata, hełmik. O, brońka zajebista w zasadzie. I fajny rozrzut, to od razu wymienimy za to. Trzymaj się, Leszku, miłego wieczorku. Nie wiem w sumie, czy chcę te buty wymieniać, no ale chyba przyda się. Na pewno, o, brońka, dobra, brońka jeszcze jedna git. Która ma lepszy rozrzut? Ta, czyli ta idzie na prawo. Okej, teraz buciki. Jakieś buciki. Siła, szczęście, zręczność, wytrzymałość. O, może być. I gabinecik magii. Przede wszystkim tak, większe potki. Zręczność 20 może być. Pierścionek w sumie też by się przydał na zrękę. Gold ci znika? Może ktoś mnie atakuje. A nie, w sumie to nikt. No w sumie, znaczy no, chyba że kupuję itemki i wtedy znika, to powiem ci, że całkiem normalne. Dobra, nieśmiertelkę możemy kupić, why not, skoro nam się już pojawiła. O, to jest na zręczność, pięknie. I pierścioneczek na zręczność, proszę. Czy jest może strona z artami z Shakesa? Chyba nie ma czegoś takiego. Zaraz ci Valtrilla powiem, tylko poczekaj, dokończę to co robię, żeby się tutaj nie zamieszać. Mamy zręczność i szczęście, dobra, może być. Dobra, i teraz potki. Tu jeszcze jedną nieśmiertelkę kupimy. I potrzebujemy średnich potek, na HP i na zręczność. Ile masz klaserka? Z 20, no prawie 26%.
Boże, teraz weź szukaj tych średnich potek. To jest na Inte. O, jest z ręka, dobra, i HP. Czy muszę mieć wszystko na 15 level w podziemiu, żeby ulepszyć kopalnię złota na level 15+? Dokładnie tak. Dokładnie tak to działa. Dobra, i tutaj pyk. Okej, okay, potki mamy. Mamy zmienione itemki, super. 12% na Magusia, let's go. Let's go. Dobra, mamy to. Upadłego mnicha to my chyba też machniemy. A ja mam w sumie dużo golda. Kipcio, dziękuję ci pięknie za trzeci miesiąc Prime'ika. Obejrzyjmy sobie od razu tą waleczkę. Na tawernie są jakieś fanarty? Też, też, też. To fakt. Dobra, teraz tak, pytanie, 6-6 ma być finalnie w gildii, no to my na luzie to 6-6 zrobimy. To nie, to na razie wydaje golda w staty. Na razie mi się bardziej przyda w staty niż w gildie. Tu może sobie dobijemy do 50 te boki. Valtrilla, spróbuj zmienić język. Zamiast tam na pasku adresu PL to spróbuj jakieś DE albo coś takiego. Dobra, i resztę damy w HP. Okej, okay, sprawdźmy na kolejne. 1,5% mamy na niego? Malutko. Really malutko. No ale może ubijemy? Chociaż on nam nie da levela na pewno. W sumie to możemy robić klaser. Dajmy sobie 500. Poróbmy jeszcze klaserek. Trochę nam na pewno wpadnie golda z tych ludzi. To jeszcze damy w staty i może wtedy jakoś procenciki nam fajniej wzrosną. Ja, no mówię, ja nie planuję rezygnować z gry tutaj. Mówię, to jest taki serwer, no śmieszny, nie? Tak zwana śmiechawa TV. Dobra, mamy te 33%? Mamy, 33%, dobrze. No to co, chyba musimy dobić 20 level teraz. Dobijamy sobie 20 level aweczką. Czy jest sens tutaj jakoś bardziej czekać? No wydaje mi się, że nie. Może nawet już dzisiaj na streamie całe konto ogarnę i potem sobie będę robił ataczki w twierdzy, już tak chillował. Chyba tak zrobimy. Dobra. To mamy coś na szczęście, to w ogóle możemy posprzedawać. No i skrzyneczka, pięknie. I co, siądzie nam już 20? Siądzie nam. O, i mamy od razu kluczyk. Ej, ładnie poszło, dobrze. Mamy 20 level. To możemy sprzedać. Możemy tutaj jeszcze chyba zrobić loszek, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, raczej nam siądzie ten lew, to jest zwiat. Cyk, pięknie. Teraz tak, tu jeszcze mamy 24 level. Tą kobrę raczej też klikniemy. Dokładnie. Obejrzyjmy sobie waleczkę. I sprawdźmy może jeszcze procenty na kolejnych. No jeżeli ktoś jest taki naprawdę giga słaby, no to podmienia IMO. Wiesz, skoro dobił już 19 level i ma ile klasera, mówisz? No. To bez sensu. Ludzie powinni na 10 dobijać po 20 i dopiero ewentualnie expić. Skoro ma, jeszcze jest tyle czasu do północy. Rang 1.
Dobra, no na niego mamy 6%. On nam jeszcze musi paść i chyba wbijemy 2-1 level dzięki niemu. Dokładnie. Pięknie. Co? Tri coś tam. Obejrzyjmy sobie. Kiedy robiłeś ostatnie przebieranko? Na 16 levelu. Teraz będę robił. Ale sobie dobiłem ten 2-1, nie? Dobra. Przebieranko. Siła, szczęście. O kurde, wytrzymałość 32 już. Bierzemy. Zręczność inta. Siła, szczęście. Inteligencja, wytrzymałość. Inteligencja, siła. Inteligencja, szczęście. O! Ale plus 2 tylko, to mało. Zręczność szczęście, nie ma sensu. Zręczność 27, dobra. Zawsze też pancerz na plus. Tą koszulkę to ma chyba od tygodnia. Aha. Drugi dzień ją mam na sobie, ty gnoju. Jak nie śmierdzi, to może i 2 tygodnie nosić. Nie no, ja tak zazwyczaj. No tu jest plus 10 niby. Dobra, weźmiemy. Ja tak zazwyczaj koszulki noszę 2 dni. To jest taka średnia. Ładnie się bawisz. Mam tu już za zdradę uznać? No to nara. Nie no, powiem ci, że ja też kiedyś miałem bardzo fazę na Eminema. W ogóle nam te bronie nie dają jakoś giga dużo średnich, z tego co widzę. Ja też kiedyś nie słuchałem niczego innego, tylko Eminema. Dobra, tu mamy na HP. On to chyba tu i tu. I z tego co wiem, tu i tu robił gildię. Dobra, no buciki by nam się jeszcze przydały w zasadzie. Buciki by nam się przydały. To tak teraz na szybko po buty. Zręczność inta. Inta. Zręczność HP 28. No za mało mi to troszkę daje. Siła. Inteligencja, wytrzymałość. Wytrzymałość, szczęście. Siła, zręczność. Inteligencja. O, zręczność, wytrzymałość, proszę bardzo. Dobra, takich butów szukałem. Gabinet magii teraz. Dopiero 11 level, a już top 650. No widzisz, jak to szybko leci? Kurde, tu jaki pierścionek. No dobra, weźmiemy. Ojejku, teraz tak, trinket na pewno musimy wziąć pod zrękę i wisiorek też pod zrękę. No jak? $1500? Bardzo dużo na ten obóz szkoleniowy. Dobra, pierścionka nie wymieniam. Przekroczyłem 25 klasera na 10 levelu, czy jest git? Teraz awka czy lożki?
A zrobiłeś... Odblokowany masz ten pierwszy log i go zrobiłeś już? Bo powinieneś jego zacząć już robić. Zawsze robisz tak, że wszystko co ci daje expa, klikasz i awka to jest ostateczność, rozumiesz? To nie jest bug kremówka, raczej jest tak mało graczy po prostu. Tak, gildię robię na szybko. Rang 1, mając 25 lat, raczej słabo, żebyś się spotykał z 16-latką. Jezu, no nic nam nie... Dobra, biorę to. I jeszcze trinket pod rękę i już, trudno. 24 tylko. O kurde, tu nam daje 30. No wiedziałem, że jak już coś kupię, to nagle dostanę lepsze. Z klasik. Zręczność dobra. I podbijemy sobie trochę. Dziękuję za jednego bica. Niech będzie tak na razie, trudno. O, jakiś ziomek ma 31. Karabas ma 29. No i parę osób się tu od nas pojawia. Zobacz, DMG w top 30, a my w niego nie wierzyliśmy. Ale ta gildia Primordial bez kitu. Raczej tutaj totalna dominacja. DMG w top 30. Nawet top 13 już. Jesteśmy przebrani. Sprawdźmy procenty. Przede wszystkim. Sprawdźmy procenty. Ale ja muszę tak, wbić jeszcze na telefonie, zapomniałem o tym. Nie wiem, czy to nam w... doda to osiągnięcie. Ogólne? A, drugi ekran mam, dobra. I jeszcze musimy wygrać u hazardzisty przecież. No dobra, dużo osób na lewy wzięło. Dziękuję. Dobrze, mamy to zrobione, pięknie. Teraz tak. Jezu, naprawdę Dorzer ma swojego OnlyFansa? Nieźle. Lecimy dalej. Na niego mamy teraz 17%. Siedzi. Przedajemy od razu, obejrzyjmy tą waleczkę. Dzięki za gema na zrękę. A to już niektórzy nagrody podbierali. Bez kitu już 3 godziny dropy. Do 30 będzie dobrze, ale jak wbijesz więcej to też spoko. Dobra. Sprawdźmy kolejne procenty. 0,56 mamy na maga i 0, ojejku, bardzo malutkie procenty. Dobra, czyli co my teraz chcemy zrobić? Na pewno klaserek podobijać. To jest przede wszystkim. I teraz to już my chyba możemy lecieć 150 i w górę. Dobra, to co? To ja już mam dobijać 25 level? Chyba trochę lipa, co? Ale no muszę, no bo co zrobię? Ewentualnie... Mogę dobić jakiś 23, spróbować nowe bronie i może dobić... Ojca, pomóż ojca, halo. Kochanie, poczekaj, no bo nie mam za dużo czasu, a muszę pomyśleć. Słyszysz, widzisz co Bonci prosi, żeby go wyrzucić i zaraz dodać. O, dobrze, po co ci to? Możesz iść to zrobić? Bo właśnie idę. No. Patrz się na górze. O, bierze świat mi wpadł. Gdzie? Essa? Ja się chciałem przypomnieć o sprawdzeniu postaci bez kitu. Zapomniałem, już. Tak, i go dodaj za 2 minuty.
A przypomnij jeszcze nickname, wariacie. Jak możesz. Dałam już zapkę. Dobra, jak tutaj z brońmi? O, mamy już plus 8. Nie wiem, kurde, kochanie, chodź tu. Nie możesz. Nowy serwer jest, nie pozwalam ci sikać. Zadecyduj, czy jest ktoś taki, to, kto totalnie dał dupy i czy możemy dodać Arianę. Ale ciężko jest powiedzieć, kto dał dupy. Kochanie, jeżeli ktoś ma 20 level ale i 10... Dobra, ale no dobrze, ale oni grają eko, więc oni wbijają co 10 minut albo za reklamy. No to po co już robili jawkę? No nie wiem. No właśnie, czyli dali dupy. Jeżeli ktoś ma 10 level i ma 10% klasera, czy nawet 5, to spoko. Ale jak ktoś już wbił 20 na takim niskim klaserze, no to... Co? Czyli dał dupy i trzeba go podmienić, no. Ewentualnie możesz jeszcze napisać na Discordzie do takiego delikwenta, ale... To już tam jak wolisz. No to jak chcesz. Mi się nie śpieszy, wróciłem po paru latach? Dobrze, dobrze, zaraz ci spróbujemy zrobić miejsce. Kurde, no dwie bronie na HP, ja pierdniczę, no. Przydałyby nam się itemy teraz na zrękę za to. Tu jest w ogóle zręczność, wytrzymałość, zobaczcie, jaka klatuwa dojebana. Użyłem około 200 grzybków i mam 24% klasera. No tak, no da się. Zwłaszcza, że mówię, to jest serwer amerykański. Tutaj reset jest o 6 rano, nie o północy. Także no naprawdę... Jest czas. Jeżeli ktoś nie chce używać grzybów, to musi nadrabiać... No swoim czasem po prostu, zwłaszcza na początku, nie? Zwłaszcza na początku w pierwsze dni. Jak ktoś tego nie robi, no to niestety, no. Dobra, jak my tutaj stoimy? Tu jest zręka, tu jest HP szczęście i tu jest zręka ten. Dobra, no w sumie teraz trochę nam się podmieniły te rzeczy. Dam od razu może w gildii ulepszenia. Dobra, niech będzie tak. Już mamy 6-6, to już ulepszenia gildyjne mamy z głowy. Teraz tak, damy sobie resztę w rękę i teraz sprawdźmy procenty. Może coś byśmy jeszcze ubili. Przed aweczką. Jezu, mamy 35% na tego maga. Ale nam wzrosło. Nie no, Hubson miał tu grać chyba. Dobra, 3% mamy na tego. To nie jest za dużo, ale może siądzie. 300 HP, dobra, siadło, 24 level, ok. Pięknie, obejrzyjmy sobie na szybko te waleczki. Na 23 levelu zmieniałem ten, jakby co. Dobra, i ohydny gremlin, tu weźmiemy razy 3. Boże, ile uników. Gicior. Teraz tak, sprawdźmy procenty znowu. A jak nie, no to już dobijemy ten 25 awkom, no już trudno. Troszkę tu jeszcze docisnęliśmy. 0,28, no właśnie. To dobijamy aweczką w takim razie. Proszę, żeby mi dało coś na... Dobra. Mamy 25 level i mamy twierdzę. Danio chyba nie gra w Shakesa. Daj spokój. Danio śpi. Muszę przez niego kebaba zamówić, bo zgłodniałem. Głodny nie jesteś sobą. Dobra, mamy twierdzę, widzowie. Cyk. I mamy od razu pakiet twierdzy.
To możemy od razu skipnąć. Ariana, ile masz jeszcze awki? To jest w sumie dobre pytanie. Okej, okay, teraz musimy polecieć według wskazówek tutaj, gdzieś one powinny być. Dobra widzowie, lecimy według rozpiski, co trzeba budować po zakupie pakietu twierdzy. W sumie do poziomu 6 lecimy na zmianę twierdzę z kwaterami. Dobra, poziom 6. Tu dobijamy 6. Teraz tak. Twierdzę trzeba na 7 i na 8 od razu. Pyk. Eko może na razie zrobimy po 5. Chociaż tu niby pokazuje, żeby to dobić do 7. To dobra, zrobimy według tej rozpiski. No, ktoś mądry to robił. Tą dobijamy do 4 tylko. Na pewno chcę dobić koszary na jakiś 5, myślę chociaż. To już jest nie według rozpiski, ale to mi się przyda, żeby już tutaj w rankingu się powiedzmy wzmacniać. Pyk. Od razu żołnierzy szkolimy. Teraz tak, Hawk dobijamy na 6. To jest bardzo ja nie mam tyle drewna. Niedobrze, ale dobra, polecimy sobie skarbiec, polecimy akademię. Na pewno kopalnię klejnotów polecimy. Coś tutaj mam? Nie, nic tutaj nie mam. To zrobiłem. To robimy na 5, to już zrobiłem. A, i skarbie zrobimy. No to się może w sumie budować, dobra. Hawk nie mogę wbić na 6, bo mi brakuje trochę drewna, ale to nam jeszcze poleci. Kurde, czekajcie. O, teraz mi dobiło level. Nie dało mi levela w ogóle z pakietu twierdzy, ale teraz już dało. 449 expa. Okej. No i co my teraz możemy zrobić, widzowie? Na pewno troszeczkę golda potrzebujemy, więc może sobie jedno piwko zużyjemy. Nie. A bez kitu w sumie mógłbym. Skoro tu i tak... Czy ty też masz dropy? No mam, w sensie chodzi ci Delfik, czy u mnie na kanale są? No właśnie dlatego pytam. W sensie, czy ty możesz odbierać? A, to tak, tak. Mogę swojego własnego streama włączyć w tle i ogarniać to. Jezu, pierwsza wyprawa nie zrobiona na 40. Ajajaj, dobra. Mamy troszeczkę golda. Może jakieś... W sumie teraz... Dobrze, no. Powiem wam, że teraz to my już nawet nie musimy patrzeć aż tak na itemki, byleby miały dziurę. Tak? Nie słyszę? Nie. Nie musisz wpisywać. Ile dostajesz kasy z tego kufra? Z jakiego kufra? Tu na szczęście niestety. No plus jest taki, że nie musimy szukać broni. W sensie broni tak nam nie daje razy 2. Niby jest to minus, że zabójca ma 2 bronie, bo jest droższy. Ale z drugiej strony to też aż tak się o broń nie musimy napinać. Do której streamek? Do 21. Niedługo kończymy, wiesz? Ale ja tutaj chyba już sobie na streamie skończę pierwszy dzień. A przynajmniej się postaram mieć to powiedzmy z głowy. Dobra, bo ja i tak nie mam aż tyle golda. To spróbujmy może jeszcze z gabinetu coś z dziurą znaleźć.
Co to Awka i jak robić klaser? Ajsa, Awka to jest awanturniczość w karczmie. Po prostu. O kurde, to nam daje dwie staty? Jezus Maria, dobra, czemu ja nie spojrzałem? Widget 60. Ja wiem. Ej, bez kitu, ile my mamy rycerzy w gildii? Dobrze by było poczekać, aż więcej osób bije rycerzy i wtedy te klejnoty kopać. A jest ktoś w ogóle, kto ma 25 level i... I jeszcze nie zrobił? Shanti ma 0. Pecior, na co ty czekasz? Dawaj mi rycerzy! Pankian tak samo. Itchon ma 1, bez kitu. Właśnie pakiet twierdzy kupuje? Dobrze, dobrze. Ja oczywiście żartuję, że tak mówię, wiecie, roszczeniowo, nie? To jak coś, to ironia. Oprócz Peciora, bo Pecior jest milionerem. I ma ciągle 0. Co ty gadasz? No to jest Shanti. Dobra, zobaczmy, jaki nam gem poleci. Nie wiem, czy to jest mądre, no ale nie mam wyjścia. No co ja tu mogę innego zrobić? O, na szczęście. 30. Cześć, Gothic Enjoyer, witam. O, HP. No, gdybyśmy mogli dłużej posiedzieć na streamku, to i byśmy poczekali po prostu. No, ale niestety, no. I tak dzisiaj ledwo wywalczone te 6 godzin, więc... A też w sumie nie chcę poza streamem czegoś robić. Niby mógłbym na odcinku, ale to takie, wiecie. Nie może. Dobra, mamy kolejne HP. Sprawdźmy, jak procenciki. No fajnie by tu było posiedzieć dzisiaj do północy, nie? I sobie na spokojnie poczekać i tak dalej. No ale trudno, trudno. 1%. No, no, oni mają sporo rycerzy. Także tutaj u nich zdecydowanie na plus. Szósty romer. Dobra, tu od razu sobie wbijamy oczywiście salkę w twierdzy, bo jesteśmy w top 20 w tym momencie, to jest git. Dobrze, no i co? Kurde, no nie wiem, nie wiem. No mamy 1% na tego golema. Fajnie by go było ubić. W sensie kamiennego olbrzyma. Ponad 1%. Który odbiłeś? Piąty, bo mi brakuje trochę drewna. A ty, Locust, planujesz jakoś mocniej tu cisnąć, czy jakie ty masz w ogóle plany co do tego serwera? O co chodzi z tym Prime'em? Płacisz 49 zł za rok, na cały rok wydajesz 49 zł i dostajesz bardzo dużo bonusów do Amazona, do Twitcha właśnie i tak dalej. Jednym z takich bonusów... Na zdrówko. Jednym z takich bonusów jest to, że co miesiąc możesz komuś dawać darmowego suba. To jest w ramach tych 49 zł za rok. Całkiem sporo, Kubox, no, całkiem sporo. No my mamy 40, także wiesz. O kurde, broń! O kurwa! No bez dziury, ale i tak not bad. 82 plus 6 i na 3 staty. Dobra, weźmiemy tak. Szkoda, że nie z dziurą, ale no całkiem ok. O, Pablito UK tutaj gra. Jezu, w tą grę grają jedni i ci sami ludzie, przysięgam. Mam kupioną tą platformę Prime, no to musisz ją połączyć z kontem na Twitchu twoim. I wtedy możesz dać suba. O ile jeszcze tego nie masz zrobionego. Dobra.
Teraz tak. No mamy, chociaż na tego mamy też prawie 1%. A może jakbym sobie zrobił, powiedzmy, jedno piwko. Nie, no to są jajca jakieś. No ale dobra. Not bad. Hog na szósty. Dziękuję pięknie, pan Kian. I teraz tak, więc zrobimy Klausa. Pyk, pyk i pyk. Pięknie. A mogłem kluczyk wziąć. Zepsułem trochę, ale okej. Dobra. Zostały nam jeszcze dwa piwka. Teraz tak. Ile mamy rycerzy? 52. Czyli dobiły te dwie osoby Hoka. Spoko. No i Itchon. Itchon może nie skipuje, tylko po kolei wbija. Dobra, szczęście, lipa. Siła. To zaraz, ostatni. Kurde, masz wykop. Zabójcą. Poproszę mi wysłać tego na inteligencję. No gówno dostałem ogólnie. Chociaż no na szczęście mogę wsadzić tymczasowo. Karolincia już ucieszona, że mi dobrego wykopała. Jezus Maria, nie wytrzymam. Ponad 1%. No dobra, no klikniem. Szczur albinos. No gemik na zrękę by nam więcej na pewno zrobił niż ten na szczęście, ale no cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Naprawdę jestem głodny tego, żeby pokonać ten loch. Jestem głodny. Danio, rozumiesz, o co chodzi? Nie, no czemuś. O kurde, jak szybko. Czemu już się nie pojawia Danio? Dobra, sprawdźmy sobie to. Czy twoja żona też w to gra? To nie jest moja żona jeszcze. Póki co narzeczona. Nie wiem, czy tak nie zostanie po tym dropie gemów. Gra ze mną, tak, jest oficerem w tej gildii. W sumie to razem tą gildię zakładamy. Gilmak daje dużo golda jak coś. A już, mniejsza z nim. Dobra. Jeden klejnot mówisz? Ja bym poszukał jakiegoś tego. O kurde, na przykład tego. To jest spoko, tylko że gemik. Wiesz co, nie wiem. Może warto, może sobie ustawić. No ja to nie dokończę do końca, nie dokończę całego tego. Przecież mam jeszcze awkę i tak dalej. No chciałem skończyć na streamie, nie wiem jak myślisz. Może dokończyć później. Powiedzmy koło północy, wrócić do kompa. I sobie ustawić, powiedzmy, nie wiem. Ja mam warto do północy. O, na przykład na 3 godzinki sobie ustawić. Dobra, to tak zrobimy w takim razie. Dobra, to na razie tyle. W sensie jeszcze streamka nie kończę. Jeszcze jest 25 minut. Mam jeszcze dwa piwka do wypicia. Możemy jeszcze troszkę klaserka powbijać. Jesteśmy top 50 na ten moment. Mogę przelecieć top 100, bo chyba na luzie powinienem wygrywać z ludźmi. Jeszcze troszkę podbić klaserek. I co? Faktycznie, poczekamy, niech nam troszkę podbiją rycerzy jeszcze w gildii. I koło północy najwyżej wam dogram po prostu. Dogram wam już prywatnie tutaj końcóweczkę, nie? Te ostatnie dwa piwka i tak dalej, i tak dalej. Może tu jeszcze coś spróbujemy wycisnąć. No pamiętam, że chyba na zwiadowcy na EU5, gdzie no zaliczyłem najlepszy i najbogatszy start serwera, miałem chyba po pierwszym dniu 33 level. No to jakbym dobił 30, to w sumie by było spoko. Ale to we will see. Wariacie, to my chyba nie ogarniemy tego. Dobra, druga 50, ile mi da? 13 tylko. Okej, 42,5%. Nie gry swojego posłania. Not bad.
Nie gryź posłanie, halo. Not bad. Poduszkę, jakieś poduszkę. No ale ta gildyjka już widać, że kurczę. O Jezu, nie ta, Primordial. Czemu pokazało, że Protek jest Primordial? Jak się ta topka buguje, to jest naprawdę... O, Maja jest w Shadow. O, Maja to już 380 level dobiła. Jezus Maria, jakie to jest dziwne wszystko. Zerkniemy teraz, jak to w gildii wygląda. King przelew, ale Nick? No adekwatny do tego, co robi. Dużo przelewa na Shakesa. Oby z moim kodem. Dobra. Gildia mówisz, żeby jeszcze sprawdzić. Ale się pani złapała. No to mamy tak. Złapała. Ulepszenia. Bounty Lover, totalny Cox. King przelew Cox. Mixer. No spoko. DMG spoko, no tu widzisz, że on chyba nie skipuje, on tak powoli tą salkę wbija, ale powiedzmy, że spoko. No ci, co mają szóstą salkę, to są nie do ruszenia na pewno. Teraz tak, Vidicox. On ma ładny klaserek i git jest. W sumie to po klaserze będę tylko patrzył, level... Kurde, ten ma 40,5% na 22 levelu. Jakiś koks. Dobrze, moi kochani, teraz już troszeczkę bardziej na spokojnie, dlatego że mamy godzinę 23.31 według oczywiście naszego czasu, natomiast jeżeli chodzi o serwer amerykański, no to mamy dopiero no 17.31, coś takiego. Zawsze tutaj można sobie wpisać na czacie ukośnik time komendę, no i jak widzicie mamy serwer time, mamy datę, no i mamy właśnie godzinę. Do resetu, czyli do północy, zostało jeszcze 6,5 godziny, tak naprawdę 6,5 godziny. Ja już to sobie dogrywam, tak jak powiedziałem na streamie, poczekam, niech troszeczkę tutaj więcej rycerzy nam wskoczy w gildii, w tym momencie mamy już 133, no i po prostu może coś jeszcze uda mi się ugrać tego pierwszego dnia. Jestem już troszkę zmęczony, montowałem dopiero co no 2,5 godziny praktycznie film, więc nie ma już takiej energii, ale na spokojnie zrobimy sobie końcóweczkę tego pierwszego dnia. Co mogę powiedzieć o serwerze amerykańskim? No mamy jeszcze dwa piwka w ogóle, tutaj została nam jeszcze, no powiedzmy tam dwie minutki warty, mamy jeszcze jakieś dwa piwka, no i może mówię coś jeszcze ugramy. Pod koniec streama, jak już skończyłem powiedzmy nagrywanie na streamie, dobiłem jeszcze klasera 42,5%, tak naprawdę od top 50 na tamten moment do top 200 wszystkich pokonałem, byłem w top 30 swego czasu, pod koniec właśnie tam, no pod koniec streama około 21. No i tego klaserka nam się 42,5% udało wbić, więc całkiem również niezły wynik. Patrzę, czy mi się jeszcze wszystko nagrywa, żeby nie popełnić błędu, ale wszystko jest chyba ok. Serwer amerykański, szczerze mówiąc, jestem bardzo negatywnie zaskoczony. Od razu tutaj uspokajam, bo dużo osób mnie pytało, a dlaczego, w sensie, czy po pierwsze to mnie pytaliście, dlaczego gram zabójcą, a nie wojownikiem, pomimo że powiedziałem w filmie o kodach, dlaczego taka decyzja nastąpiła, no to i tak dużo osób na streamie pytało, więc tutaj jeszcze raz odpowiadam, dostałem 800 zł donate'a za to, żeby zmienić klasę postaci, żeby z tego wojownika zrezygnować, usunąć go i założyć zabójcę, dlatego też jest zabójca. Jedna osoba tyle wysłała, więc po prostu tak to wygląda. Natomiast szczerze mówiąc, myślałem, że serwer amerykański będzie cieszył się o wiele większą popularnością. Myślałem, że ta jedyneczka przyciągnie więcej graczy, większą tutaj, no... większy hype będzie na ten serwer i tak dalej. No a my w trakcie tam powiedzmy startu serwera o godzinie 16, gdy już wystartował po prostu serwer, no mieliśmy 2400 graczy zarejestrowanych na serwerze. W tym momencie ta liczba zbliża się do 3000, jak widzicie, no ale jest to bardzo mało. Serwer EU14, gdy ten miał 2400 graczy, miał jakoś 13 tysięcy czy tam 12 tysięcy, więc no generalnie więcej. Nie wiem, z czego to wynika. Czy ludzi odstraszyła inna strefa czasowa? No wiadomo, jakby Amerykanów się tutaj nie spodziewałem zbyt wielu, to od razu mówiłem, no ale nie wiem, czy ludzi wystraszyła właśnie ta strefa czasowa, inna czy co. W każdym razie no oczekiwałem od tego serwera więcej, ale nie zmienia to faktu, że gramy tutaj dalej, ciśniemy i nie zamierzam przestawać. Mamy gildię Distance Warrior, miało być Distance Warriors, ale okazało się, że jeden znak za dużo. Może się to uda jakoś ugrać, po weekendzie z supportem zobaczymy, coś może zmienimy. Natomiast no mamy swoją własną gildię, gildia póki co w 100% polska, nie wygląda wcale tak źle, tutaj oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie, jeżeli oglądacie i
Bardzo dobra robota. No mamy jeszcze, mówię, 6,5 godziny prawie do północy na tym serwerze, więc jeszcze dużo osób na pewno dobije klaser, dobiją sale rycerskie i tak dalej. No i najlepiej by było poczekać do tej, nie wiem, czwartej, piątej, aby tutaj kończyć pierwszy dzień, ale mi się nie chce, jutro zaczynam streama o 11:00, ten filmik jeszcze muszę wrzucić, więc no po prostu ja robię bardziej to pod content, aniżeli pod dopieszczenie swojej własnej postaci. Myślę, że rozumiecie. Natomiast oczywiście mówię, pozdrawiam każdego z gildii. Tutaj każdy ładnie ciśnie, będziemy sprawdzać, będziemy oczywiście wszystko raportować, że tak powiem, zapisywać sobie gdzieś tam u nas i po prostu ewentualnie podmieniać, jeżeli ktoś faktycznie będzie olewał, ale póki co widzę, że sporo osób naprawdę przyłożyło się do gierki i fajnie to ludziom idzie. Jeżeli chodzi o ulepszenia, no to jak widzicie, dzisiaj na koniec dnia miało być 6.6, tu nawet niektórzy zrobili 6.7. Więc fajnie, no jeszcze te salki rycerskie pozostawiałem troszeczkę do życzenia. Tu w ogóle ktoś wyszedł. A, VD Cox wyszedł. A ciekawe, gdzie on poszedł, sprawdźmy. VD Cox. No nie mam pojęcia, nie mam pojęcia dlaczego. Chyba, że ewentualnie wyszedł po kontry, tak może być. A, okej. Okej. Skończył grę. No szkoda. Nie wiem, w ogóle wyszedł, co ciekawe, mógł poczekać, aż go podmienimy, bo prawdopodobnie miał salę rycerską ogarniętą, więc no straciliśmy 6 rycerzy, no ale cóż, nieważne, tutaj proszę też nie wyzywać, bo widzę od razu, że wyzywacie, nie ma to sensu, nieważne, trudno, więc mówię, gildyjka stworzona, ładnie nam tutaj idzie, no ale serwer pozostawia wiele do życzenia, ale jest to ciekawy eksperyment, mówię, topka tutaj raczej będzie dość tania, mimo wszystko, i graczy nie będzie jakoś dużo, ale będzie taka fajna, powiedzmy, zacieśniona atmosfera. Przynajmniej na razie na to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Jeżeli chodzi o topeczkę, no to na ten moment najwyższy level 45, tutaj jakiś zwiadowca. Mamy 40 również berserka. No i tutaj ogólnie gildia Primordial, czyli gildia Wavesa, który tą gildię bardzo mocno promował na oficjalnym kanale Shakesa na Twitchu. No totalna dominacja, zobaczcie, totalna dominacja. Tutaj no od nas z gildii też troszeczkę osób, powiedzmy, się do tej topki wbija. Troszkę nas CUS jest w top 50, no ale top 30 zdominowane przez gildię Primordial, jak sami widzicie. Także nieźle, powiem wam szczerze, że nieźle. Tutaj no Wave zrobił bardzo mocną gildię tak naprawdę. Ładnie. Tak trzymać, ładnie pocisnął, to można powiedzieć, że się szanuje, bo kurczę, no totalna dominacja, w sensie no serwer nie jest ciekawy, jak jedna gildia zdominuje cały serwer i tak sobie to będzie trwało przez miesiące. Wiadomo, to jednak wiele osób demotywuje i nawet w tej gildii Primordial podejrzewam, że wielu osobom się po prostu znudzi taka gra, no ale mimo wszystko na ten moment fajna dominacja tej gildii, więc to na plus. Mamy jeszcze gildię z Sombeya, Last Min Heroes, która też się wydaje całkiem mocna. Mamy naszą gildię Distance Warriors, która też się wydaje całkiem niezła na ten moment. Jest jeszcze jakaś gildia Last Night, w ogóle to jest chyba gildia polska. Nie wiem, szczerze mówiąc, kto to prowadzi i czy to jest na poważnie, czy jakiś projekt taki for fun. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, ale też mi się rzuciła w oczy. Może ktoś w komentarzu napisać, jeżeli ogląda z tej gildii. No i tyle, kurczę. Pierwszy dzień, tutaj mówię, no jeszcze dużo czasu jest do końca. Ja nie będę siedział do 6, żeby nagrywać. Może jakiegoś screena dostanę, jak wyglądała topka właśnie przed 6, to wam wrzucę jutro i pokażę. Natomiast no na ten moment tak to wygląda. Wydaje mi się, że dużo osób jest z Europy, więc i tak sporo osób skończy grę właśnie jakoś koło północy i skończy tak swój pierwszy dzień. No tu widzimy, że ziomeczek chyba już na 45 skończył. Dobra. Gildie na razie nieważne, twierdzę w tym momencie, w ogóle gildii na serwerze jest 99 na ten moment, twierdzę ma odblokowanych w tym momencie 279 osób, ok, pupilków oczywiście nikt i podziemi również nikt. Dobrze, co ja wam tu mogę jeszcze pokazać? Troszeczkę zdaję sobie sprawę, że tak chaotycznie do wszystkiego podchodzę, ale chcę wam na pewno wszystko powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Gildię oczywiście pochwaliłem, pozdrawiam wszystkich serdecznie z gildyjki. Twierdza mi się tutaj powoli buduje. Ja sobie oczywiście robię regularnie ataczki w twierdzy po to, aby podbijać się w tym rankingu twierdzy, żeby ciągle się, powiedzmy, w tym top 50 utrzymywać. No i dostawać mocniejsze osoby, jak już będą dawały surowce. Bo im ktoś jest wyżej w rankingu, tym zazwyczaj daje więcej
surowców w atakach, więc ja tutaj na kontry nie gram, ale będę się starał upolowywać jakichś ziomeczków, którzy mają mocno poskipowane eko, czyli kamieniołom i HT Drwala. Dobra, to odbieramy, no i co? Lecimy, zaczynamy z gameplayem, skończeniem pierwszego dnia. Co ja tutaj mogę zrobić? Troszkę nam poleciało... Spróbujmy może jakieś gemiki pokopać. No głupotą, a inteligencja. Głupotą z mojej strony było to, że kupałem te gemy, kiedy mi dawały po 30. Teraz widzimy, że już dają po 60. No ale cóż, no próbowałem. Kolejna inteligencja. Lipa. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zakręcić kółkiem, bo to kółko nam może dać naprawdę sporo golda. I chyba tak zrobię. Tylko no na razie, okej, okay, na razie mi dało tyle. Kurde, no dostanę jakiegoś golda, czy tak no nie bardzo. No przydałoby się to razy 5, nie? Przydałoby się zdecydowanie ten goldzik razy 5. Ale tutaj no kółko... Ojej, kółko z nami praktycznie w ogóle nie współpracuje, masakra. Kurde, nie wiem, bo jak nie dostanę żadnych gemów, to tu będą nici z 30 levela. Powiem wam tak szczerze. To szczęście to ja mogę w ogóle sprzedać. I teraz tak, spróbujmy. Mamy twierdzę... Z ręka, pięknie, dajemy to od razu do paseczka i teraz może sprawdzimy procenciki, czy jakoś to sensownie wygląda. No ja już aż tak nie myślę, nie? Zresztą no mówię też ciszej, bo już jest prawie północ i tak dalej. Mówię, aż tak nie myślę, ale no dobrze by było jako tako, a ciągle mamy not possible mimo tego gemu. Dobrze by było jako tako ten dzień pierwszy skończyć, wiecie o co chodzi. Dobrze, to wejdźmy do zbrojowni, spróbujmy znaleźć sobie coś fajnego. Zręczność, inteligencja, zręczność, szczęście, siła, szczęście, spoko. Tu mamy wytrzymałość, ale to jest paseczek. Paseczek to my mamy świeży. No byle coś dziurą tak naprawdę. Tu siłka 50, też fajnie, szkoda, że nie zręczność. Tu mamy siła, szczęście, tu mamy zręczność plus 6 tylko. Bardzo dużo nam paseczków leci. Siła 40, siła, zręczność, siła, wytrzymałość. Ale to jest znowu pasek, no. Siła, zręczność, szczęście, dobra, to nieistotne. Tu mamy siłkę, tu mamy siła, inteligencja, spoko. Buciki, inteligencja, siła, inteligencja, no jakieś brońki może. Brońki nam średnich nie dadzą za dużo, ale no zawsze to jakaś dziura, nie? Tu też minus 6, klata, szczęście. To jest akurat dość nudny etap, wydaje mi się, takie szukanie itemków, chociaż niektórym może się to podoba. Dobra, to sobie sprzedajemy, no i zobaczcie, znowu nie mamy golda, nie mamy już tutaj jak zakręcić. Spróbujmy może, nie wiem, 150, może ktoś będzie miał troszeczkę więcej golda. Tu od razu się przy okazji, no jakiś tam klaserek podbije, nie? Dobra, mamy 150, no i co? Czy dostaniemy jakiś fajny gemik? Siłka, no niestety nie. Dobrze, to może zrobimy to jedno piwko. Już mi się, szczerze mówiąc, nie chce bawić, nie chce mi się farmić. Oj, tam mogłem wziąć plakacik. Nie chce mi się farmić golda na tych ludziach z sali chwały. Wydaje mi się, że no nie ma to za bardzo sensu. Zwłaszcza teraz na odcinku, kiedy to chcemy zrobić w miarę szybko. Dobra, tutaj dobijamy 4 dychy, pięknie. Pyk i troszkę tego goldzika mamy. Wiecie, ja chcę jeszcze zostawić w razie czego, żeby mieć na klucz, nie? Więc teraz znowu... Na klucz na 30 levelu do trzeciego lochu. Teraz mamy na zrękę, pięknie, dobra. Cyk. No i co? I dobrze by było gabinet magii. W gabinecie magii mam jeden itemek z dziurą. Tutaj mamy inteligencja, szczęście. No jakiś, o, to mamy na zręczność. Chociaż to nam daje mało, no ale ma dziurę. Ale nie, może się wstrzymamy. Tu mamy inteligencja, wytrzymałość. No jakiś pierścionek z dziurą. Albo trinkecik z dziurą, nie? I do niego coś wrzucić. Siła, szczęście, to też nie bardzo. Szczęście, szczęście, no jakby to była znowu zręczność, widzicie. No tych itemków, kurczę, też nie mamy, powiem wam szczerze, jakiegoś ogromnego szczęścia. No ale tutaj też gemy, nie? No zobaczcie, to też warto porównać w ogóle, nawet tą gildię top 1. Bo wydaje mi się, że mamy naprawdę duże szanse, żeby na tym serwerze na początku w early game zagościć w top 3, jeżeli chodzi o gildię. No ale zobaczcie, oni mają 223 rycerzy, gdzie nasza gildia, no, ma 140 prawie. Tak więc no, to też robi robotę, nie? Robi robotę, bo te gemy są o wiele mocniejsze. Tutaj jak sobie wejdziemy, no chociaż czy ja wiem, czy takie mocne? No po 85, no 25 stad na gemie jednym, nie? Jak już wszystkie gemy się uzbiera, to ogółu się również trochę uzbiera, wiadomo jak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Inteligencja. Tutaj mamy siła, zręczność, tu mamy inteligencję. Tutaj mamy inteligencję, wytrzymałość, wytrzymałość samą. Ojejku, no daj coś, cokolwiek, nawet może być takie samo, byleby miało tą dziurę. Siła, wytrzymałość, siła, zręczność, zręczność, szczęście. No,
w zasadzie niech będzie, why not. I teraz spróbujmy jakiś gemik fajny dostać. Na zręczność, okej. Bardzo, bardzo fajnie. No i teraz sprawdźmy procenty. Może na coś nam wzrosło. Tak sensowniej. Zobaczmy sobie. AM1. Trochę nam się poszczęściło z tymi gemami. O Jezu, mamy 0,06. Ej, powiem wam, że to jest tragedia. W sensie... No dobrze by było jeszcze te gemy wymienić, które już mamy stare, po 30, ten na szczęście by można było wywalić, ale najlepiej to jeszcze znaleźć po prostu. Znaleźć jakiś pierścionek, to przede wszystkim, siła, wytrzymałość, inteligencja, wytrzymałość, zręczność, nawet ten kupić, o, w ten sposób. I teraz tak, poszukać sobie może jeszcze, powiedzmy, no tu mamy buciki. O, jakiś hełmik. O, ten hełmik bardzo fajny, tylko my już nie mamy golda. Szkoda, że nam to kółko dało tak mało golda. Liczyłem, że nam, wiecie, to poleci, nie? To by było o wiele lepiej. Tu w ogóle mamy, no ale tu dostaniemy 12 golda, więc no nic nam to nie da. Tak na dobrą sprawę. Dobra, zróbmy sobie tą misyjkę jedną. Spróbujmy. Pyk. Tu zaczniemy Klausa robić, żeby na pewno zrobić 40. Ten expik jest bardzo, bardzo ważny na ten moment. Proszę, no... Nie, no jak mi nie da Klausa, dobra. Kosztem skrzynki, ale trudno. Okej, okay, mamy zbrojownia, mamy hełmik i co? Jeszcze rękawice jakieś by nam się przydały, tak? Rękawice z dziurą. Poprosiłbym. Zręczność, no nie, takie to nie. Niby, chociaż jeszcze, zobaczcie, jeszcze bronie przecież, kurczę, no. To faktycznie... Faktycznie jeszcze dużo by można było pokombinować, tylko najgorsze to jest to, że my nie mamy golda. A tak naprawdę, dobra, zrobimy tak. A tak naprawdę wbić no, ten 30 level i tak nie dobić tego klucza, nie wbić kolejnego lochu, no to się to tak trochę mija z celem. No ale dobrze, nieważne, mamy troszeczkę golda, spróbujmy. Zróbmy sobie tak, pyk, pyk, inteligencja, niestety, dobra. Teraz tak, pijemy ostatnie piwko, bo już no nie mam co tu zrobić. Mógłbym ewentualnie farmić golda na tam ludziach, ale to już no nie będziemy się aż tak napinać. Zostawimy takie różne smaczki na kolejne dni, na jutrzejszy dzień głównie w zasadzie. Tutaj sobie weźmiemy golda, tu zrobimy razy 5, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to. I spróbujmy to i ładnie, wyszło nam 40 ponad, cyk, mamy... 29 level i naprawdę sporo golda nam poleciało, dobrze. Teraz tak, proszę, jakiś gemik, na siłę, niedobrze. Chociaż na siłę w sumie, chociaż nie, no to się mija z celem. Dobra, jest coś na szczęście, niech będzie. I teraz ostatni, jaki nam wykopie, proszę, HP. Z HP, ojojoj, oddało. Dobra, damy powiedzmy do broni. W ten sposób, no i okej, okay. I nie wiem, no i mamy jedną misję tak naprawdę do zrobienia, z której ewentualnie by nam poleciał klucz. I jakie mamy procenty? Jakie mamy procenty na tego gagatka? Bo tak, na Magusia to my mamy not possible, to totalnie nie ma opcji, no z... Chociaż, okej, teraz mamy na Maga niby większe procenty niż na tego. Dobra, to wiecie co, no spróbujemy może, spróbujemy poklikać, a nuż by się udało. Chociaż troszeczkę grzybków na niego. Tutaj na tego szarego centaura niby mamy spore procenty. Zobaczmy. Goldzika mamy tyle, ile mamy. Wiecie co? A jakby może jeszcze spróbować top 100 powiedzmy. I ktoś tutaj jakby dał goldzika. Dawał jakoś więcej. Już tu raczej... O, tu w ogóle Turor wbił już 35 level, zobaczcie. No nie, no tu ludzie raczej golda nie trzymają za bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj no już ciężko, ludzie myślą po prostu. Zwłaszcza w tej ścisłej topce, nie? Żeby golda nie trzymać. Ale zawsze troszeczkę jeszcze klaserka wbiliśmy, 43%. Dobra, w ogóle tak, jeszcze zerknijmy, bo ja tak nie pochwaliłem za bardzo topowych leveli, ale tutaj Gokowi się udało wbić 30, no i Turor ma 35, Turor to jest w ogóle Marflow, jakby ktoś nie wiedział, też tu bardzo ładny klaserek i ładnie ciśnie z levelem, także no dwie osoby póki co, dwie osoby w naszej gildii ponad 30 level. Dobra, damy sobie tak, tu mamy 175, tu mamy 220, zrobimy powiedzmy tak, no i spróbujemy poklikać tego Magusia.
raczej z tym magiem byłoby nam łatwiej niż z tym zwiadowcą, chociaż no procenty na SF Toolsie są dość mocno zbliżone, ale zobaczymy. No jeżeli pokonalibyśmy chociaż jeden loszek... Dobra, ej, chociaż jeden loszek nam nie wystarczył, zobaczcie, ale lipa. Spróbujmy, razy dwa. Myślałem, że nam da 30 level, a to jeszcze nie. Ale dobra, padł nam, fajnie, udało się, super. Mamy goldzika, od razu spróbujmy jakiś gemik wykopać. Cyk, na szczęście. No trudno, nie? Zawsze to jeden slocik jeszcze do uzupełnienia. Sprawdźmy jeszcze raz procenty. Na tego wojownika powinno nam siąść. Powinno nam jako tako... Jako takie te procenty powinny być. 0,66 mamy na niego, no to też nie jest wybitny wynik. Ale no on nam da 30 level. I lepiej tego woja klikać, aniżeli zwiadowcę. Tak mi się wydaje, tylko no tutaj wiadomo, magia uników, no jesteśmy zabójcą, klasa pod zręczność, uniki, także no wojownicy nie są wcale tacy ciężcy do ubicia. No dawaj, dawaj, siądź, proszę. No i mamy ostatnią misyjkę, jeżeli nam się uda go oczywiście pokonać, to mamy ostatnią misyjkę, dzięki której ewentualnie uda nam się wbić no ten trzeci loszek, nie? I troszeczkę wyższy level. Ciekawe, ciekawe czy nam się to uda. Nie jestem pewien szczerze mówiąc. Ale okej, najpierw musimy tego pokonać. Bardzo szybko ten mag nam padł. Ogólnie myślałem, że no wiecie, ciężej to pójdzie. Ale maguś nam padł bardzo, bardzo szybko. No dawaj, proszę. Ja tu też nie chcę nie wiadomo ile grzybów wydawać. Ale no mówię, dzisiaj ten 30 level wbić by było super. By było naprawdę no świetnie. Kurde, no to jest wojownik, nie? Ale no on ma 48 level, no i mówię, według SF Toolsa i według mojej głowy łatwiej o wiele jego jest pokonać, aniżeli już spróbować zamknąć ten pierwszy loszek. Bo to jest tam zwiadowca, to jest 50 level, lepsze ma statystyki i tak dalej. Wiecie, jak to overall wygląda, nie? Nie wiem, czy ja w ogóle jakieś głupoty nie zrobiłem podczas wymiany tych itemków i tego wszystkiego, ale już jestem zmęczony, to chyba widać zresztą. Siedzę tutaj, montuję już cały, już mi jest gorąco i tak dalej, bo długo przy tym komputerze, w tych światłach to jednak wiecie, daje to troszeczkę, że człowiek jest już taki przymulony i tak dalej, ale no tak wyglądają starty serwera, tak wyglądają starty serwera, że jest dużo pracy, dużo się streamuje, potem się dużo montuje, wycina, żeby wam jakiś fajny kontencik dostarczyć, a wy to jak najbardziej lubicie. Jezus Maria, no on w ogóle nie chce nam paść, to jest dramat. 25 tysięcy HP, dobra, a spróbujmy może tego trochę, a nuż się uda, że ten nam szybciej padnie, aniżeli tamten. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc, ale no czasem tak bywało, że niby cięższy loch, a nam padał po paru, ewentualnie parunastu grzybkach, aniżeli ten, który był niby łatwiejszy. No Jezu, no chciałbym ten 30 level dobić, przepuść mnie. Pokonuję którykolwiek loch i pierwsze co robię to tą misję. Jeżeli nie wbijemy kolejnego klucza, nie wbijemy kolejnego lochu, nie uda nam się go zdobyć, no to koniec na dzisiaj. Robię jakieś tam poboczne rzeczy, arenki, inne pierdoły i koniec. Ale no... jest na to szansa, że nam ten kluczyk poleci, naprawdę. Zwłaszcza teraz z tych wypraw te klucze lecą no dość szybko, nie? Sami wiecie jak to wygląda. Dawaj, dawaj. W ogóle powiem wam, że ta gildia Wavesa, ta gildia międzynarodowa, która zdominowała na ten moment ten serwer, bardzo dużo, 5000 HP, nie mogę. Bardzo dużo mocnych graczy, bardzo dużo mocnych graczy ma w sobie. Bardzo wiele tam osób tryharduje i tak dalej, więc to też w sumie ciekawe, powiem wam szczerze, że no niby serwer ma mało graczy, niby tak overall serwer raczej nie okaże się sukcesem, zwłaszcza dla twórców gry, dla play, ale no na pewno będzie tutaj sporo takich właśnie mocnych jednostek, które ten ranking będą chciały dominować. Tylko pytanie, czy im się to nie znudzi, no bo jak nie będą miały za bardzo z kim rywalizować i tak dalej, no to prędzej czy później wydaje mi się, dobra siedzi, że może powiać taką nudą, no i wiecie, i ludziom po prostu, ludzie po prostu zrezygnują. To możemy sprzedać, od razu sobie obejrzymy tą waleczkę. Razy 3, bo to na pewno będzie dość mocno męczące do oglądania, bo to jest wojownik, my tu pewnie masę uników, no właśnie, zobaczcie sami, on jeszcze blokuje, zresztą no walki zabójcy nie są jakieś giga ciekawe przez to, że on ma dwie te bronie, patrzcie w ogóle jak tu dostaliśmy hita, jaki to był mocny hit, ale dobra, siadło, bardzo dużo uników, jak komuś się chce to może policzyć ile, no i co, mamy prawie 31 level i sprawdźmy, jeszcze tu się przelogowałem, możemy już odblokować ten kolejny loszek, dokładnie, mamy zaptaszkowane, sprawdźmy czy nam poleci, bierzemy jednorożca, oby się okazał szczęśliwy, pyk, tu jeszcze możemy wziąć kluczyk, tu jeszcze skrzyneczkę, cyk, cyk, goldzik, to
to. Okej, okay, tu możemy wziąć to, tu to. No i co? I czy będzie kluczyk? Proszę, proszę, żeby był kluczyk. Jest kluczyk, Jezus Maria, jaki fart. Okej, okay, tu od razu daję do rana wartę, bo już nam nie jest to potrzebne. I cyk. Boże, jak wszystko wyliczone. Czyli od razu tego pokonujemy i tutaj tego pokonujemy. No i raczej wydaje mi się, że tego również powinniśmy pokonać, prawda? 46 level, mamy bardzo dużo golda swoją drogą. Może byśmy jeszcze spróbowali wymienić sobie w końcu te rękawice. To oczywiście od razu możemy sprzedać. No dawaj. Rękawice jakieś? O, nawet te. Zręczność wytrzymałość, zobaczcie. Super rękawice. Od razu sobie tutaj pokopiemy. No nie mamy teraz na co wydać tego golda, więc wydajemy oczywiście z bomby na gemy. Tu od razu zrobię za pamięci. Pyk. I lecimy dalej. Cyk. No mamy na HP. Pięknie. Lecimy tak. Tutaj damy cyk. Okej, okay, jeszcze możemy dwa gemy wykopać. Mamy jubilera, zawsze to jakieś staty na plus. Czy mamy jakiś gem na szczęście stary? Mamy, 34. To go sobie podmienimy, skoro mamy. I ostatni gemik, prawdopodobnie. Inteligencja, no niestety. Niestety, ale dobra, wejdźmy jeszcze tutaj i spróbujmy tego poklikać na ślepo. Raczej powinien nam siąść. Jeszcze się wzmocniliśmy troszeczkę gemikiem. Dawaj, szary gargulec. To jest w ogóle czwarty, tak? Dokładnie, czwarty, cyk, mamy 32 level. Może od razu sobie obejrzyjmy wszystkie te lożki. Boże, ile tu się w ogóle dzieje, zobaczcie. Tego pokonałem, tego pokonałem. Tu nam się zaczęły... Tak, dokładnie, tu nam się zaczął nowy loszek. Kurczę, ładnie, wbiliśmy praktycznie taki sam level jak na serwerze EU5, gdzie no, tryhard był straszny. Był to serwer, na którym nam poszło chyba najlepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie na pewno najlepiej, nie? No bo tam wbiliśmy po trzech dniach 200 level. No ale tam też największy level wbiliśmy po pierwszym dniu, chyba też po drugim dniu najwyższy level. Więc no ogólnie tam był totalny tryhard. No a tutaj na tym zabójcy udało nam się wyrównać mniej więcej ten nasz rekord pierwszego dnia, więc spoko. Not bad. Dobra, tutaj cyk. I pyk, dobra. I teraz mamy szarego gargulca jeszcze. Też sobie razy 3. No i sprawdźmy procenty. Wbiliśmy trochę leveli. Znowu byśmy się tu mogli na pewno przebrać i tak dalej. Ale nie mamy już golda, więc albo będą jakieś sensowne procenty. Tu w ogóle jak close waleczka. Albo będą jakieś sensowne procenty, albo już kończymy na dzisiaj z tym 32 levelem. Sprawdźmy to. Od razu AM1, cyk. Pyk. Pyk. Kurde, no mamy prawie 2% na bossa. No to nie, no musimy go ubić. O kurde, ile nam golda nagle wpadło, skąd to? Dobra, dawaj. A, za tego gargulca, no tak. Tu mamy 64, tu mamy 30. To tego możemy podmienić. I dobra, i gemiki w zasadzie już, no jeszcze jednej broni nie mamy, nie? Tą epicką jeszcze nam została. Ale okej, okay, w sumie to na razie zostawmy tak jak jest. Możemy sobie dać w jakieś tam statystyki, powiedzmy już trudno. I spróbujmy. Spróbujmy zamknąć pierwszy loszek pierwszego dnia. Na pewno jest to fajne, nawet bym powiedział, że bardzo fajne osiągnięcie. No i mówię, mamy na niego około 2%, więc raczej nie powinno być to jakoś bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o grzybki. Dawaj, dawaj. Siądzie, siądzie, no na 100% siądzie i dostaniemy jakiegoś epika w ogóle. Ciekawe, co to będzie za epik. Oby jakiś z dziurą. To też na pewno... dużo by nam dało, nie? Chociaż mogłem w sumie tego golda od razu nie wydawać. Ale już na kolejnego locha... na kolejny loch mamy 0,20%, więc i tak już nam się jakoś bardzo nie tutaj nie wzrośnie. Więc już tyle na dzisiaj. Już w sumie, o dobra, mamy 33 level, pierwszy loch zamknięty. No, rękawice niestety bez dziury. Niech sobie tutaj na razie leżą. I zobaczmy, jak ta waleczka wyglądała. Mamy 33 level. W zasadzie spoko, bardzo spoko. Osiągnąłem to, co tak naprawdę w pierwszy dzień na tym zabójcy chciałem osiągnąć, więc jak dla mnie jest to na duży plus. No tu walka z zabójcy ze zwiadowcą nie jest jakaś giga ciekawa, sami musicie przyznać. Pyk i pyk, dobra, mamy to. Teraz tak, co dalej? Kostek oczywiście nie mamy, a rękę możemy zrobić na szybko. Tu w ogóle dwa ataki na arenie zrobiłem, nie wiem dlaczego. Jakoś mi się musiało przypadkiem kliknąć, jak uzupełniłem klaser. W każdym razie, no, to ma rękę sobie robimy, pyk i pyk. Dobra, mamy jeszcze niepokonanego, tutaj nic ciekawego, tu nic ciekawego.
Mamy w ogóle już 33 level, niedługo duże podki. Z fajnego etapu startujemy jutro, nie? Z fajnego etapu startujemy jutro. Ulepszenia mamy 6-6, kółkiem zakręciliśmy. No i tu mamy w zasadzie wszystko zrobione. Chyba tyle. I tak naprawdę chyba tyle. Tutaj jeszcze mamy, a no właśnie, tu jeszcze nam dużo poleciało z kółka surek. Możemy od razu salę rycerską na szósteczkę wbić. Tu sobie od razu zrobimy ataczek. No i tyle, i tak naprawdę tyle. Klaserka w tym momencie prawie 44%. Mamy tutaj no troszkę osiągnięć ogólnych 7, skarczmy 2, twierdza 1. Generalnie no tutaj mamy takie osiągnięcia, no obieży świat, to widzieliście tam w trakcie zapisu ze streama, że nam wpadł. Drugi ekran sobie zrobiłem, troszeczkę za późno zrobiłem ogrywacza, no ale grunże siadło. No takie osiągnięcia podstawowe, nie? Tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. No i zobaczcie, jesteśmy w ogóle top 20 tego serwera na 6 godzin, równe 6 godzin, mamy północ, zobaczcie, ukośnik time. Mamy północ według naszego czasu, według czasu amerykańskiego, 18. Jesteśmy w top 20 tego serwera, no i całkiem przyjemnie nam poszło. Dobrze, tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę i za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, bo film chyba wyjdzie prawie dwugodzinny z tego pierwszego dnia, to oczywiście napiszcie w komentarzu, nie wiem co możecie napisać, napiszcie Ameryczka, jeżeli ktoś dotarł do końca. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie pod tym filmem, suba z dzwonem, no i kupujcie grzybki z kodem Neutral, dziękuję wam pięknie za wsparcie. A my widzimy się jutro o godzinie 11 na Twitchu, czyli w sobotę oczywiście, na Twitchu, gdzie sobie będziemy rozgrywać drugi dzień. No i standardowo wam pewnie zmontuję jakiś odcinek z tego drugiego dnia i wam go wrzucę. Tyle ode mnie, dziękuję pięknie, trzymajcie się i nara.